Chodź, no. Oddaj mi ten telefon, zablokuj go. Witam Cię, cześć, w nowym pięknym dniu. Dzisiaj rozpoczynam od Gubałówki, a dokładnie pod Gubałówką jesteśmy, na bazarze z tyłu, a tam jest zjazd na kolejkę na Gubałówkę. Dlaczego jesteśmy? Mieliśmy być na nartach, ale gdzieś tam musiały nam się plany pozmieniać, dlatego zostałem przegłosowany 3-1, że dzisiaj narty odpuszczamy. Robimy sobie odpoczynek od nart. Kamila? Mama, wczoraj wyszło wszystkie pokemony. Nie, ja chcę teraz. Dwa ulgowe, dwa normalne, 84 zł. No to ja mam... Teraz. O, akurat. Chodź wyżej, wyżej, chodź wyżej. No chyba tak, tak. A nie, to jest. Jak byłem młody, to takie strzelnice były jedną z niewielu atrakcji dostępną dla dzieci na Wesołym Miasteczku. O, buraki mi się zjadło. Trzymamy się cały. Tu jest smok, a tam jest smog. Chciałem pokazać Zakopane, ale niestety nie da rady. Ładowany. Ile ci to stało baterii? Mam 2%, a jest rozładowany. No to widzisz, na zimnie się szybko rozładowuje. Proszę, proszę. Czekaj, zobaczymy, czy zadziała. Dawno nie używałem. A tutaj gorący wody bym nalał, żeby to było warto. No, ale też to dla siebie wziąłem coś. A ty chcesz szaszek i kiełbaskę? Tak, tutaj zjesz po mnie jak coś. No ale naprawdę, bo jestem mega głodny.
Chłopaki? Chłopaki, a zorientowaliście się w ogóle, że jest, że nie ma tutaj słońca? Czemu? A na górze świeciło. No bo już zaszło słońce? Bo jest dlatego, że jest smog. Smog jest, tak. Był nad Zakopane? Zaszło. Nie, nie zaszło. Przecież zaszło. Jak jechaliśmy, to było słońce. Świeciło. Zaszło. Na górze. Dzisiaj już tak nie nagrywam dużo, tak jak wczoraj, bo wczoraj to powiem tobie, że przesadziłem. Wydaje mi się, że fajny film zmontowałem. Potrzebowałem na to czasu. Jak już zacząłem tak robić i montować, to ja mówię, dobra, skończę, bo nawet to będzie świetna pamiątka rodzinna. Ale mówię, masakra, tyle co ja nagrałem, miałem 163 pliki. Z reguły mam takich nagrań powiedzmy około 40, a tutaj miałem wczoraj 163, a później to zmontować. Nagranie to jest jedno, to wiesz, nagrywać to sobie można, tylko później to przejrzeć, zmontować. Fajny wyszedł film, jestem zadowolony. Jak na ilość czasu mógłbym robić lepsze filmy, tylko to wszystko jest jedna kwestia. Czas, tylko to, naprawdę. Dlatego dzisiaj mniej nagrywam. Teraz kupiłeś coś nowego? Nie, chodź zobacz. Nie. Co takiego? Są takie różne pokebole, inne, które były. No i? To są takie jajka. Aha. A ty kupiłeś sobie? Ale wtedy takich nie było. A, że teraz pan dostawił, tak? No widzisz, to się zmienia. Słucham ją najbardziej ze wszystkich moich lal. Miłoszowi puszcza muzykę, Zuzia. Zuzia. Lalka nieduża. Nie wiem, czy mogę muzykę, czy mi YouTube nie zablokuje, czy tam jest zastrzeżone. Ale puszczamy sobie piosenki z moich lat młodości. Nie Kasi, tylko mojej. 10 000 gratki. Z Miłoszem testujemy, co zrobimy? Spróbujemy być pierwsi, tak? Ty spróbujesz być pierwszy. Ale nie odświeżaj, poczekamy jak na dzwonek. Czy odświeżasz? Jak chcesz? Odświeżam. No to zobaczymy. No dobra. I wysłam pierwszy. Ale już się pojawił? Nie. Za minutę. Dobra, to spróbuj. Zobaczymy, który będziesz. Które miejsce zajmiesz? Nie będę w top 10. No ale spróbuj. Odświeżaj. No odświeżaj. Czekaj, po co mam odświeżać? Jak będziesz w pierwszej piątce, to cię też pozdrowię. Też chcę. Albo w pierwszej dziesiątce. 19. A, to ciebie restartujemy telefon. 21. No, nie mam te... 30. Jest. Tak szybko? Wysyła się długo. I co? Dużo osób. Ja byłem. Dużo? Raz, dwa. Zaraz policzymy. Nie. Który byłeś? Czwarty. Czwarty byłeś? Czwarty. No teraz to już za późno, ty chcesz teraz. Jak to patrz? Czwarty? Patrz, bo ja wróciłem 18 sekund, tam on 19, 28. Chyba. Zawsze jak już się wrzucił ten vlog, no to już napisał pierwszy komentarz, no i a był... Nie, nie. Policzyłem i wiesz, który był? 32. Ale nie! Bo ja wcześniej byłem. Bo my się jakoś dwa komentarze wysłały. Nie, jest jeden. A nie, poczekaj, masz jeden faktycznie. Ale to ten to jest 32. Masz jeden. Ale przemień sobie. Jeden, a później. Przemień sobie to. A tutaj masz drugi. A pierwszy był 32. 32 byłeś? Nie. Nie czwarty, no policzyłem. No ale widzisz, ale byłem czwarty. Nie czwarty, tobie się tak wydaje, że byłeś czwarty. Byłeś 32, ale tutaj wolno internet chodzi. Trzeba będzie spróbować na przykład w domu. Czwarty. Pokaż. Popatrz, tutaj pierwszy komentarz był. I ty byłeś trzeci? No ale to poczekaj, inaczej tutaj się tobie wyświetla. Ale i tata. A jak odświeżymy to? Ale tam byłem, patrz. O tam też. I jako ciekawostka, w pierwszej minucie pojawienia się filmu
było 900, około 970 wyświetleń. I jeszcze ciekawostka odnośnie komentarzy, bo często mówicie, pytacie się mnie odnośnie płatnych komentarzy. Faktycznie YouTube w kilku krajach wprowadził płatne komentarze. Polega to na tym, że wyświetla się na przykład coś takiego. I w zależności od tego, ile się zapłaciło, to jest oznaczony komentarz kolorem. Jest też cena. To są ceny na rynek amerykański. Czyli powiedzmy od 10 do 20 dolarów komentarz dany pojawi się na żółty kolor, w żółtym kolorze obramowaniu. 200 liter może być i przez 5 minut się będzie pojawiać. Tak to mniej więcej wygląda. Najtańszy i tutaj najdroższy, nawet za 500 dolarów. Wtedy przez 5 godzin będzie widoczny. Przed chwilą rozmawiałem ze swoim tatą, który jest przewodniczącym sejmiku województwa łódzkiego, i odnośnie smogu spotkał się z kimś, z wicemarszałkiem województwa łódzkiego, małopolskiego, czyli Kraków, i tam przyjęli uchwałę, że likwidują do któregoś tam roku wszystkie piecyki, właśnie gdzie będzie można opalać, które jakby są stare i szkodliwe. A mój tata, z inicjatywy mojego taty, właśnie też będzie głosowanie chyba tam na początku lutego, właśnie żeby też jakoś województwo łódzkie dbało o to środowisko i żeby zlikwidować te wszystkie jakieś stare piece. Będą dofinansowania, ludzie dostaną pieniądze, jakoś tak, nie wiem jak to jest dokładnie, ale widać, że coś się w tym robi, także super. A teraz czas pozdrowień. Wybrałem 3 osoby, które były najszybsze. Bartosz, Zarzytki, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś pierwszy. NZ, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś drugi. Xbochen X, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś trzeci. Kubat11, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wolimy jeździć w góry w zimę, a nad morze w lato. Natka, hashtag, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ja nie mam podbitego oka, tylko to tak wygląda, bo mam chyba jakieś uczulenie. Polskie remiksy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mój tata reaguje, gdy się bijemy, dopiero wtedy, albo jak ktoś płacze, albo jak już jest tak za mocno się bijemy. Kasin, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. My nie mamy drugiego imienia. Pan Kuba ASG. Mój tata na razie nie wprowadza intra, bo to będzie za długo trwało. I na vlogi to tam chyba nie jest potrzebne. I dzisiaj to już na koniec. Jeśli chcecie pojawić się w pierwszej trójce, to weźcie ten dzwoneczek i go naciśnijcie. Wtedy możecie być pierwsi. I do następnego odcinka. Nie. Do jutra. Trzymaj się, cześć. Ej. Do jutra, trzymaj się, cześć. Gdzie ty mi się wknacasz tutaj, co? Na razie. Ej, no! Ej, a ty co? Ja na razie, oni nie.